To, co jest w środku, dwie płyty CD, zamówiłem w czwartek wieczorem. Przesyłkę otrzymałem w sobotę przed południem. Nadawcą jest firma Amazon. Jak na Amazon, dostawa w ciągu 2 dni jest to dosyć późno. Najczęściej przesyłki w Amazon zamówienia realizowane są w ciągu 1 dnia roboczego. Gdybym w czwartek zamówił w trybie ekspresowym, otrzymałbym to jeszcze w czwartek wieczorem. Nazywam się Łukasz Korączok. Pomagam więcej, szybciej, łatwiej sprzedawać na Amazon. Pozwól, że zadam Ci osobiste pytanie. Czy chciałbyś być sprzedawcą na Amazon? Czy chciałbyś, żeby Twoje produkty były właśnie w taki sposób dostarczane do klientów? Mógłbyś wystawić te produkty do sprzedaży? Mógłbyś je zoptymalizować? Ewentualnie kupić reklamy w formie linków sponsorowanych? W międzyczasie wysłać, czyli zrobić dostawę towaru do magazynu FBA Amazon i potem zrobić sobie kawę, ponieważ Twoja rola jako sprzedawcy tak naprawdę kończy się wtedy. Zarabianie pieniędzy nie jest już od Ciebie zależne. Amazon wystawia ten towar, znaczy on już jest wystawiony, ale rozpakowują w magazynie, zmienia się status, Ty stajesz się sprzedawcą tego towaru. Jeśli ktoś jest chętny do kupienia, kupuje, Amazon to pakuje i wysyła. I dopiero wtedy otrzymujesz informację o tym, że coś na Amazonie sprzedałeś. Amazon pobrał już od klienta pieniądze, które ty dostaniesz po około 10 dniach jako twoja wypłata dla sprzedawcy. Pomniejszone o prowizje i opłaty Amazon. Czy chcesz więcej wiedzieć o tym, jak prowadzić sprzedaż na Amazon? Zapraszam Cię do udziału w darmowym webinarze Wprowadzenie na Amazon. Pokazuję w nim sposoby zarabiania na Amazon, konkretne kroki działania, sposób obsługi produktów, korzystanie z magazynów Amazon, również w Polsce, i odpowiem na Twoje pytania w tej sprawie. Nie odkładaj szansy na później. Skorzystaj z mojego zaproszenia, zarezerwuj sobie miejsce na tym spotkaniu. Cieszę się na Twoje przybycie. Do zobaczenia. Łukasz Korączak.